Gniazdownicy to pozostający przy rodzicach młodzi w wieku około 30 lat, którzy nie zdecydowali się na osobne mieszkanie. Takich osób przybywa i choć pracują i zarabiają na swoje utrzymanie, to jednak nie decydują się na samodzielne życie. Prawie 2 600 000 dorosłych Polaków mieszka z rodzicami, czyli o 172 tysiące więcej niż w 2019 roku. Niskie dochody i rosnące ceny z pewnością motywują te osoby do ograniczania kosztów i dalszego życia w rodzinnym domu. Zupełnie inaczej jest w niektórych krajach Europy. W krajach skandynawskich tutaj ta ilość młodych ludzi, czyli do 35 roku życia mieszkających z rodzicami, to około 5%. Średnia wieku, gdy młodzi ludzie w tych krajach wyprowadzają się od rodziców, to około, to niecałe 18 lat. Natomiast kraj taki jak Chorwacja charakteryzuje się tym wskaźnikiem na poziomie 60%. Zauważa dr Wojciech Piątek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiele osób będących na początku dorosłego życia po studiach albo wróciło do rodzinnego domu, albo nie zdecydowało się na wyprowadzkę. Przyczyniły się do tego zawirowania na rynku pracy, zamknięcie wybranych segmentów gospodarki, zdalna praca czy nauka, ale nie tylko, podkreśla socjolog dr Jakub Koper. Wiąże się to z jakąś zmianą tutaj kulturową, z jakąś naszą taką wygodą bycia. Młodzi ludzie nie walczą o to, aby mieć swoje miejsce, swoje własne miejsce, nawet kosztem wynajmu w pierwszym okresie tego dorosłego życia, żeby gdzieś u kogoś wynajmować miejsce. Wielu młodych ludzi nie może pozwolić sobie na własne M. Często pracują na tak zwanych umowach śmieciowych lub na samozatrudnieniu, a na te źródła dochodu banki patrzą szczególnie nieprzychylnym okiem. Sytuacji nie ułatwiają rosnące ceny nieruchomości, rosnące stopy procentowe, koszty obsługi kredytów i tego typu sprawy. Zauważa ekonomista dr Bartosz Michalski. Wzrost liczby osób mieszkających z rodzicami nie napawa optymizmem. Młodzi ludzie próbują przedłużać wejście w dorosłość, odraczając zawarcie związku małżeńskiego, rodzicielstwo, utrzymanie własnej rodziny, zaznacza socjolog dr Jerzy Żurko. Inna sprawa jest taka, że niestety najczęściej są to nie małżeństwa, tylko pojedyncze osoby. No to, co się aktualnie nazywa singlami. No to tu jest problem, dlatego że w tym momencie jest to ta sytuacja jakby zmniejsza dzietność. Dotąd wdrażane przez poszczególne rządy programy mieszkaniowe nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dlatego potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie tego problemu, twierdzi profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Naprawdę my w Polsce nie mamy kredytów hipotecznych. Kredyt, żeby spełnić warunki kredytu hipotecznego, musi spełniać trzy warunki. Być po pierwsze tani, bardzo tani, długoterminowy, no i po trzecie być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którą kredytujemy dzięki temu kredytowi. Ekonomiści mają nadzieję, że mimo rosnącej inflacji wkrótce pojawią się dobre rozwiązania w tej dziedzinie.